Proszę teraz będzie szereg spraw informacyjnych. Łącznie 40, bo jeden ma problem z tym. Razem z panem Pawłem Bedrzynem mieliśmy przyjemność wyrazić od konferencji Forum Ekonomicznego w Krynicy. Tam reprezentować miasto Kraków, ja wręczałem nagrodę ufundowaną przez Radę Miasta Krakowa, Nowa Kultura Nowej Europy. Nagrodę otrzymał austriacki pisarz Martin Polak. Braliśmy także udział w szeregu paneli. Wydaje się, że Kraków powinien na tej konferencji w przyszłości być mocniej zaakcentować swoją obecność. Po drugie, informuję Państwa, iż w poniedziałek odbyła się na tej sali konferencja dotycząca polityki finansowania działalności, można powiedzieć, rowerowej. To było w poniedziałek o godzinie 14. Szczególne podziękowanie dla pana Pawła Szczytalskiego, a jest obecny, przepraszam, i prezydenta miasta Gdańska za pomoc w organizacji tej rzeczy. A prezydent miasta Gdańska z tego powodu, że mamy tam na przykład najlepsze doświadczenie rowerowe, prezydent umożliwił nam tutaj listę osób, które w wielu sprawach były bardzo nam przydatne. Po trzecie, informuję Państwa, iż przez ostatnie dwa tygodnie w wielu miejscach Krakowa odbywały się dożynki. Efektem tych dożynek jest ten wiernik, który otrzymaliśmy z Ruszczy oraz ten, który otrzymaliśmy z Wikłowic i z Kantorowic. I no, to są takie ważne pamięci. Kolejna sprawa, informuję Państwa, że do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma. Po pierwsze, stanowisko prezydenta miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały w sprawie zadania statusów miejskim jednostkom kultury. Po drugie, stanowisko prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały numer stosowne Rady Miasta z 13 lipca w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. To tyle, jeżeli chodzi o informacje. Informacja dotycząca skarg, to co na każdej sesji prosimy Państwa. Na ostatniej informacji, od ostatniej informacji, na sesji z 25 sierpnia wpłynęły skargi. Po pierwsze, na działanie prezydenta miasta Krakowa. Po drugie, na dotyczyły komórek organizacyjnych prezydenta miasta Krakowa, to jest zarząd organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek Położy przy zakładzie w punkcie leczniczym oraz po trzecie, na działania udziału podatku i opłat Urzędu Miasta Krakowa. Skargi te będą przedmiotem prac komisji leczniczej. Proszę Państwa, porządek obrad 54. sesji Rady Miasta został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 3 września. Informuję Państwa Radny, że w trybie artykułu 26 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały złożone tytuł prezydenta w sprawie druku 892 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie postaci posiłku. 893 zmiana uchwały w sprawie reorganizacji jednostek budżetowych zespołu ekonomii oświaty, zmiany nazwy i stosownych zmian. Druk nr 900 zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 i przy zmianach wydatków stosownych działań zadań budżetowych dzielnic. Numer 901 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu na rok 2012 do 6 miesięcy na rok budżetu oraz zmian wydatków stosownych działań. 902 zmiany w budżecie miasta na rok 2012 dotyczy zmian planu dochodów i zwiększenia planu pracy w stosownych działach. Druk nr 903 przekształcenia z dniem 1 września 2012 do 20 lat spółniczych Centrum Administracyjnego Badania Krakowa. Także w związku na wprowadzenie w trybie prezydenckim informuję Państwa, że na podstawie stosownego artykułu ustawy o samorządzie gminnym prezydent zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej w dniu dzisiejszym projektu uchwał mieszkaniowych objętych następującymi punktami. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania istnienia mieszkaniowego zasobów gminy miejskiej Kraków 2100, a zasoby dotychczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017, druk nr 875. Zasady wynajmowania lokali pozostałych spraw mieszkaniowego zasobów gminy miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń, druk nr 876 oraz przyjęcie polityki mieszkaniowej gminy miejskiej Kraków na 1867 zgodnie z statutem przepisów zostały wprowadzone. Proszę Państwa, mamy także wniosek pana prezydenta o zdjęcie, czyli głosowanie, tak, o zdjęcie z porządku obrad wetu uchwały w sprawie nazwy ulicy, to jest druk nr 891. Planowane, że prezydent informuje, iż wprowadzenie dzisiejszego projektu planowane jest na porządku obrad sesji Rady przypadającej na 26 września.
Tym niemniej tą sprawę musimy głosować jako pierwszą, bo to jest, rozumiem, wniosek prezydenta złożony pisemnie, a nie ustnie, ale to już mamy lepiej. Proszę Państwa, to jest pierwszy punkt, czyli wniosek prezydenta miasta Krakowa o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 891 w sprawie nazwy ulicy. To jest pierwsze, czyli nie pana prezydenta tylko. Dobra, to teraz w imieniu grupy radnych. Czy to jest pan radny? Pani Marta Papera obecna. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo prezydentowie, ja wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad w imieniu radnych, tak jak pisanych na druku, informacji prezydenta miasta Krakowa dotyczących sytuacji finansowej miasta na podstawie sprawozdania wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Taka informacja została wczoraj przedstawiona przez pana skarbnika na komisji budżetowej. No i komisja jednogłośnie ze wniosku do pana prezydenta uznała, że taką informację powinni wysłać wszyscy radni, jako że komentarze wielu radnych po tej informacji na komisji budżetowej były takie, że sytuacja jest tragiczna. W związku z powyższym uważamy, że wszyscy radni powinni takie informacje usłyszeć. Dziękuję. Dziękuję. To jest wniosek grupy rady o wprowadzenie punktu do porządku obrad. Zgodniliśmy, że ewentualne wprowadzenie na sukcesach jest jako jeden z pierwszych punktów. Jeszcze dodam po tyle, że to jest oczywiście uzgodnione z panem skarbnikiem, także pan skarbnik o tym wie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w imieniu grupy radnych? Nie widzę. Mamy w związku z tym dwa wnioski. Jeden wniosek prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały artykułu 891 w sprawie nazwy ulicy. I drugi wniosek grupy rady, komisji budżetowej, ale grupy rady w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu pod tytułem informacja prezydenta miasta Krakowa dotycząca sytuacji finansowej miasta na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2012. Sprawa pierwsza, wniosek prezydenta, zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały z druku 891. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosuję. Kto z państwa radnych jest za zdjęcie tego punktu z porządku obrad? Proszę o naciśnięcie stosownego guzika. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Jeszcze ktoś bierze i już działa. Zamykamy, proszę, wynik. 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada zdjęła punkt z porządku obrad. I punkt drugi, wprowadzenie do porządku obrad punktu pod tytułem informacja prezydenta miasta Krakowa dotycząca sytuacji finansowej miasta na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. Głos za, głos przeciw temu punktowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto z państwa radnych? Dziękuję. Kto z państwa radnych za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Nie widzę. Zamykam, proszę. 35 osób za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Na sali obrad jest także pani Staszewska, która to jest obecne. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o punkty dotyczące porządku obrad. Ten punkt dotyczący informacji proszę, żeby był w drugiej części porządku obrad z racji do konieczności przygotowania się także żeby zgodnie z panem starym, żeby to nie był pierwszy punkt. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zapisywanie się. Wygląda na to, że nikogo nie ma. Bolesław, proszę bardzo, proszę potem pani, no proszę, ale to sobie zapiszę, dobrze. Potem pani Atena, bardzo proszę pani Marta Atena. Też, żeby to popatrzyły robić, to, no nie. Pan Dziarski, może pan jeden zgłosi. Panie Jezu, nadzieja pan. Dziękuję. Panie Państwo, ja tylko zasygnalizuję jeszcze sprawę, czekam mojej bardzo dużo. Pierwsza sprawa dotyczy budowy parkingu na jednym z osiedli w Krakowie, gdzie deweloper przewiduje 18 budynków. Średnio takim osiedlu powinno być odmienione, przynajmniej z praktyki, z praktyki wynika 18 miejsc parkingowych. Deweloper zapewnił jedno miejsce, znaczy 1,2, a jedno obowiązkowe wynikające z ustawy o niepełnosprawnych. To jest nie tylko oczywiście wydział, który urbanistyki wydał zwolnienie do tego budowy. To jest nie tylko taki błąd, bo w tym miejscu zachowano wskaźnika obszarów zielonych i jeszcze kilku innych, jak się wydaje,
przepisów wynikających między innymi z przepisów dotyczących podziału działek. To jest szeroka sprawa do sygnalizacji. Czy druga sprawa dotyczy ruchu jednokierunkowego przy rynku dynamickim. Rada Dzielnicy zgłosiła stosowną uchwałę. Na górę właśnie ten ruch, niestety w zarządzie struktury, komunalnej transportu zignorował tą uchwałę, także głos na części mieszkańców. Jeszcze Przewodniczący, proszę.
prezydenci. Pierwszą sprawą, którą chciałem poruszyć, jest sprawa otrzymania ruchu kierunkowego ulicy Kamieńskiej. Ja chciałbym przypomnieć, że ta ulica została budowana w 33% ze środków mieszkańców. Prowadzenie ruchu jednokierunkowego spowodowało wielki bałagan na tej ulicy. Jest grupa mieszkańców, która uchwała się pod listem, prosząc o jeszcze raz ewentualną zmianę na kierunkowy. Druga sprawa dotyczy barki w zakonowisy pod Wawelem. Ja chciałbym się zapytać, czy ta barka stoi legalnie, czy nielegalnie, to jakie opłaty wpływają do miasta, do kasy miasta Krakowa. A jeżeli nielegalnie, to jakie środki są przedsięwzięte, żeby ją stamtąd wysunąć? Chciałbym, żeby pan prezydent ustosunkował się do wypowiedzi właściciela barki do jednej z gazet, ja tylko zacytuję prawnie, bo w ogóle cała sprawa jest powiązana. To jest praca na wodzie. Wszyscy wiedzą, jak wygląda praca przy powodzi. Moje podkreślenie. Na to trzeba czasu. To nie jest wypicie tylko używanie ciężkiego sprzętu podkreślenia powiatowskiego, czyli właściciel barki. Bardzo proszę o przyjęcie, ponieważ ta sprawa właśnie mieszkańców Krakowa no i jest inna ze względu na ewentualne powodzie jesienne. Trzecia sprawa chciałbym, jest dotycząca odmowy mieszkania na stolicy imieniem Walnego Badelaka Kamiennej Tablicy z szczelnym napisem informacyjnym z polskim angielskim. Napisy skierowane przez Stowarzyszenie Sokrania 2010 pan prezydent Tadeusz Szwier odpowiedział w ten sposób. Nie ma zwyczaju umieszczenia napisów na pomnikach, tablicach gminy z tym rzeczywistym. Uważam, że to jest stwierdzenie niezbyt nieprawdziwe, ponieważ wielokrotnie widzimy tablice w języku angielskim również. To po pierwsze. No, największym przykładem jest mur, który jest zaznaczony getta warszawskiego, gdzie jest też w języku angielskim. Bardzo bym prosił o ewentualną zmianę i podejście do tego testu, żeby jednak umieścić tablicę w języku angielskim, po pierwsze. Po drugie, w jaki sposób obrobić, jak tak minimalny sposób obrobić to miejsce, ponieważ brak tablicy w języku angielskim powoduje to, że ludzie niezorientowani proponują to miejsce. Tak bliskie Polakom przede wszystkim Krakowianom. Ważne to przede wszystkim ludzie młodzi, niezbyt trzeźwi. Wielki miast Anglicy. Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze o listę, ale wstępnie widziałem, że jeszcze pan Paweł Ścigalski, a pan Paweł Ścigalski złożył do protokołu, więc czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce złożyć interpelację lub wniosek? Nie widzę. Zamykam tak może ten punkt. Bardzo proszę pana sekretarza o informację w tej sprawie. Przedstawię udzielone odpowiedzi, co jakieś kwestie. Nie widzę rozpoczęcia.